Choć męska reprezentacja Hiszpanii to jedna z najlepszych drużyn w świecie, ich futbol kobiecy trudno uznać za równie mocny. Tak, Hiszpanki nie mają szczęścia do eliminacji do dużych turniejów. Tylko raz udało im się zakwalifikować do Mistrzostw Świata i dwukrotnie do Mistrzostw Europy. Sędzią głównym dzisiejszego meczu będzie Anna Połtawkina. No i zapoznajmy się ze składem drużyny Hiszpanek. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Włoszki. Piłkarki z Włoch będą wykonywać rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu. Barbara Bonansea. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Znalazła się w dobrej sytuacji. Głową skierowała piłkę do siatki. Bramkarka nie miała już dość czasu, żeby zapobiec utracie gola. Ładnie się złożyła do tego strzału. Zawodniczki czasami dokładają tylko głowę i nie kontrolują dobrze uderzenia, a ona zrobiła to idealnie. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Dobra pozycja do oddania strzału. Pokonuje z piłką kolejne metry. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Włoszki będą wrzucać piłkę z autu. Aliaguani. Uczeri Cimini. Martina Rozucci. Blisko pole karne. Przejęcie piłki przez rywalki. Elena Linari. Aliaguani. Marta Carissimi. No, może być groźnie. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Będzie rzut rożny. Uderzenie głową w polu karnym, po którym piłka trafiła do lewego dolnego rogu bramki. Rzut rożnego w pole. Aliaguani! Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Uczeri Cimini. Dobrze prowadzi piłkę. Piłka posłana. Bramkarka piąstkuje piłkę. Sędzia gwizdkiem przerywa grę. Na murawie leży jedna z zawodniczek. Potrzebna jest chyba interwencja lekarska. Kontuzjowana zawodniczka poza boiskiem. Gra wznowiona rzutem sędziowskim. Piłka wybita z pola karnego. Zawodniczki z Włoch wznowią grę z za linii bocznej. Martina Rozucci. Dobre podanie. Marta Torrejón. No, zastanawia się, czy nie strzelać. I grę wznowi bramkarka. Realizator pokazuje nam tę wcześniejszą sytuację pod bramką. Fantastycznie się zachowała przy tym strzale. Obrona pierwsza klasa. Uczeri Cimini. Marta Carissimi. Leila. Już blisko pola karnego. Aleksia Putejas. Dośrodkowuje na dalszy słupek.
Zawodniczki z Hiszpanii będą wykonywać rzut rożny. Centrum. Jenny Hermoso! Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Marta Torrejon. Blisko już do bramki. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Świetne przejęcie. Dobrze odczytała intencje rywalki. Virginia. Losada. Dzisiejsza gra formacji obronnej pozostawia sporo do życzenia. Trzeba daleko wracać po piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. Jest okazja! Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. Jenny Hermoso! Strzelała, ale obok bramki. Dobra decyzja, to mogło zaskoczyć bramkarkę. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. No, już blisko pole karne. Tylko jedną bramkę oglądali. Zaczyna się druga połowa, a rzęsisty deszcz nie przestaje padać. Murawa bardzo namokła. Jenny Hermoso. No, z tego miejsca można strzelać. Ryzykownie, ale udało się. Barbara Bonansea. Marta Carissimi. Włoszki będą rzucać piłkę z autu. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Barbara Bonansea. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Aleksia Putellas. Virginia. Jenny Hermoso. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Za chwilę grę z rzutu rożnego wznowią reprezentantki Hiszpanii. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No, może być groźnie. Leila. Z tego podania może być bramka. Barbara Bonansea. Blisko pole karne. No, za to może być kartka. Koredera. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Marta Torrejon. Mają teraz dogodną sytuację od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Jest okazja do strzału. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Leila. Jenny Hermoso. Robi się niebezpiecznie. Jest coraz bliżej bramki. Losada. Aleksia Putellas. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Alia Guani. No, musi uważać. Drybluje w stronę bramki. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Virginia. Marta Carissimi. Barbara Bonansea. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie.
Uderzenie z daleka całkiem jej nie wyszło. To chyba nie był najlepszy pomysł. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Świetne przejęcie, dobrze odczytała intencje rywalki. Dobra pozycja do oddania strzału. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Świetnie zdołała odgadnąć Za chwilę rzut wolny wykonają zawodniczki z Włoch. Jak widzimy, jedna z Hiszpanek opuści boisko. Będzie zmiana. Pozostały jeszcze 2 minuty do końcowego gwizdka. Corredera. Trzeba teraz wrócić daleko po piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. Marta Carissimi. Po 90 minutach gry mamy remis i przed nami dogrywka.